Szczęść Boże, wysoka pustawa Izbo. Miesiąc kampanii nienawiści, hejtu, rozjeżdżania, walcem totalniackich mediów. PiS, PO, zaprawdę jedno zło. Zjednoczony front chanukowo, eurokołchozowo, wojenno-covidowy wydał na mnie wyrok, zanim jeszcze prokuratura w podskokach zdążyła na kolanie napisać, sklecić akt oskarżenia. Chociaż prokuratura szła tutaj na rekord do księgi Guinnessa. Przydał się nawet i prokurator Barski w tworzeniu tego dzieła, tej kompilacji. Pytanie, jakie by to rodziło jednak konsekwencje prawne. To jest ten Barski prokuratorem, czy nie jest? Pewnie od przypadku do przypadku. Miesiąc rozjeżdżania walcem, a po miesiącu góra rodzi myszkę. Zostałem z tej mównicy dzisiaj tutaj szereg razy pomówiony o napaść. Prokuratura oskarża mnie o to, że jedna z osób obecnych w Sejmie 12 grudnia zdenerwowała się, co spowodowało uszczerbek na zdrowiu, uwaga, nie fizycznym, a psychicznym, z, jakby to powiedzieć, terminem ważności poniżej 7 dni. Ta pani położyła się do szpitala, ale jakoś tam nie wycisnęli sroższych podstaw do okrutniejszych kar, które miałyby być, jeśli przyjdzie co do czego, zasądzone. A więc pomówienia. W tym samym skleconym akcie oskarżenia szereg przypisanych mi czynności niebyłych, czynności, które nigdy nie zaistniały i ba, nawet wypowiedzi, które nigdy nie padły. I ja nie muszę specjalnie martwić się o to, jak moi obrońcy będą to udowadniać wysokim sądom, bo może nie jednemu sądowi, skoro aż 7 zarzutów. Może o to chodzi, żebym peregrynował po sądach z krańca na kraniec Rzeczypospolitej, żeby zorganizować mnie i moim współpracownikom czas na czas dłuższy, ale nie martwię się o to, jak ostatecznie zostanie ustalona prawda materialna, ponieważ internet widzi, internet pamięta, kto kogo napadł i materiały audio wideo, na które o ironio powołuje się sam prokurator, który podpisał ten dokument. Te materiały to wyraźnie zaświadczają, kto co powiedział, a czego nie powiedział. Więc na tym przykładzie, jednym przykładzie z jednego tylko postawionego mi zarzutu o charakterze pomówienia, stwierdzam, Wysoka Izbo, że prokuratura oparła się na konfabulacjach, zmyśleniach. Wymyślone słowa, wymyślone kwestie, wymyślone czyny. Prokurator przyznał to na posiedzeniu komisji, która rutynowo, również ekspresowo tę sprawę starała się procedować. Prokurator przyznał, że osnuł swoje fantasmagorie na zeznaniach oczywiście fałszywych delikwenta, który mnie oskarża i na niczym innym. Ale Wysoka Komisja nie próbowała skonfrontować w prosty sposób tego, co jest napisane z tym, co jest nagrane. Bo powtarzam, nie potrzeba tu żadnych rzeczoznawców, nie potrzeba żadnych biegłych, potrzeba tylko pary oczu i uszu. I powtarzam, internet widział, internet pamięta. I w związku z tym będzie także i pamiętał, może nie po wsze czasy, ale przynajmniej do następnych wyborów, jak w tej sprawie postępowała Wysoka Komisja i jak postąpi Wysoki Sejm. Więc ponieważ ten sztandarowy przypadek, przypadek położenia przeze mnie kresu celebracjom talmudystów, satanistów w gmachu
Sejmu Rzeczypospolitej, bo tak, bo talmudyści to rasiści, a to jest sprzeczne z zasadami nie tylko religii cywilizowanych ludzi, ale także i prawa świeckiego, które w cywilizowanych krajach wyznacza ramy życia publicznego, a więc ta celebracja rasistowskiego triumfalizmu przeze mnie spuentowana, ta celebracja organizowana przez ludzi, którzy nie pofatygowali się notabene, żeby zarejestrować swoją organizację, swój fałszywy kult, żeby przedstawić Rzeczypospolitej Polskiej jako zorganizowany. W związku z tym też słabo wygląda zarzut, który w tej sprawie prokuratura stawia, zarzut, który właśnie miałby czynić ze mnie odpowiedzialnego za utrudnianie sprawowania kultu. No to skoro tak słabo to wygląda, sięgnięto po, jak to tutaj pan przewodniczący zreferował, dzieła zebrane, no niestety nie zebrane. Chętnie chlubić się będę innymi moimi interwencjami poselskimi. Zdaje mi się, że skutecznie odświeżyłem ten gatunek i przypomniałem szerokiej publiczności, że poseł może, a z mojego punktu widzenia powinien reagować na zło, które dostrzega w polskim życiu publicznym na wszelkie sposoby. Sięgnięto po zatem inne przykłady, no i cóż, tylko chlubić mogę się, ale nie wypada, więc stwierdzę tylko, że mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tak jak przywróciłem powagę Wysokiej Izby, kładąc kres tej rasistowskiej, talmudycznej celebracji, tak przywróciłem powagę Wysokiego Sądu w Krakowie, który został przez pederastów, eurofederastów przyozdobiony choinką z ich emblematami, co dalibóg z powagą Wysokiego Sądu nie licowało i trwało to miesiącami, aż ja niegodny zawitałem w mury tego sądu i mogłem przywrócić powagę. Przywróciłem elementarne poczucie sprawiedliwości i zdrowego rozsądku. Na wezwanie moich wyborców, pracowników Centrum Kardiologii pod Warszawą, na wezwanie tam, starając się położyć kres prześladowaniom covidowym pod pretekstem walki z mniemaną pandemią, przymuszano tam pracowników do szczepień i rozmaitych innych znachorskich, jak świetnie wiemy, praktyk nieopartych na podstawie naukowej i nie mających żadnej podstawy prawnej. Dokonujący tych bezprawnych wymuszeń, mobbingu, dopuszczający się wobec własnych pracowników, dyrektor tego centrum, poprzednio minister jednej choroby i nagłej śmierci, współodpowiedzialny niewątpliwie za wielką operację, za którą także i Wysoka Izba współodpowiada. Dlatego powiadam, zjednoczony front hanukowo-covidowo-eurokołchozowo-wojenny, bo jesteście państwo również podżegaczami wojennymi i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, zagrożenia śmiertelne i represje sprowadziliście na naród polski w tych ostatnich, zwłaszcza latach. To wszystko sytuacje, w których z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, niestety oczywiście bez należytych skutków prawnych, które powinny dotknąć rzeczników bezprawia i niegodziwości wobec moich rodaków, to notuję na moim koncie, a prokuratura czyni z tego taki sobie gniot, taką pigułę, nie kijem go, to pałką, jak nie pod punktem pierwszym A, to może pod punktem trzecim B coś się znajdzie, ale tu
Jakaż ironia tej sytuacji. Okazuje się, że nie ma z czego tego ulepić, ponieważ większość tych zarzutów, które mi postawiono, to są zarzuty ścigane w polskich standardach prawnych z oskarżenia prywatnego. I owszem, prywatnie poskarżyli się na mnie składający rozmaite fałszywe zeznania, niby poszkodowani, ale prokuratura w wyjątkowych wypadkach obejmuje ściganiem czyny, na które skarżą się prywatni oskarżyciele. W tym wypadku prokuratura pospieszyła jako adwokat, jako plenipotent tych rozmaitych niby poszkodowanych, w tym Niemców w Warszawie. Prokuratura będzie reprezentować Niemców, zwykle w takich sprawach, no prokuratura reprezentuje kogo? Kogoś, kto sam nie radziłby sobie w takiej sytuacji, na przykład jako małoletni albo obarczony jakimiś deficytami, czy intelektualnymi, czy fizycznymi, czy też po prostu kogoś, kogo nie stać na to, żeby się prawować, procesować. W tym wypadku prokuratura jest samozwańczym i nadgorliwym rzecznikiem interesu Niemców w Warszawie i oto, proszę Państwa, wspaniała perspektywa. Będę sądzony w interesie niemieckim o mienie zniszczone w Warszawie. Mienie zniszczone w Warszawie. Jestem przez polską prokuraturę eurokołchozową, postpeerelowską oskarżany o to, że zniszczyłem Niemcom urządzenie, narzędzie, mikrofon, który służył do szerzenia antypolskiej propagandy i służył nie w teorii, nie jest to żadna figura literacka, tylko właśnie instatu nascendi w trakcie wywodu, który Polaków po raz kolejny nominować miał na odpowiedzialnych za niemieckie zbrodnie w trakcie wojny rozpętanej przez socjalistów narodowych niemieckich wespół z socjalistami międzynarodowymi sowieckimi. W trakcie tego wykładu interweniowałem. Wszystko to interwencje poselskie, nie jakiś wasz sympatyczny skądinąd na co dzień kolega, który po pijaku spadł z rowerka i zasłaniał się legitymacją poselską. Nie jakiś gruby aferzysta na spore miliony zagrożone właśnie do 20 może nawet lat. Nie, macie tutaj posła, który sprawował i sprawuje swój mandat. I zamiast przyjść w sukurs temu posłowi, popychacie go teraz, no, niektórzy z nadzieją, że w ciemnicę jakieś kazamaty, ale w każdym razie do tego zmierzacie, żebym zniknął wam z horyzontu, wam zjednoczonemu frontowi wielkiej koalicji chanukowej. I takie będzie to głosowanie. Będą normalni Polacy kontra zjednoczony front chanukowo, wojenno, covidowo, eurokołchozowy. A na dodatek jeszcze, szanowni państwo, ta polityczna zemsta, której tutaj tak bardzo pożądacie, ta polityczna zemsta ma być zemstą rozszerzoną o marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. To już dopełnia miary groteski w waszym postępowaniu i procedowaniu. Na dodatek do tych 7 dętych zarzutów, które stawia mi prokuratura, na dodatek do tego stawiacie tutaj jeszcze pod pręgierzem waszej opinii wicemarszałka Sejmu, który dalibóg z żadną z tych spraw nie miał do czynienia. I to po waszej stronie na kartach hańby waszego urzędowania będzie to głosowanie jedno i drugie, jeśli zagłosujecie za odwołaniem wicemarszałka Sejmu, za uchyleniem immunitetu posłowi. Powiedziałem, że internet widzi, słucha,
słucha uważnie i zapamięta, co się tutaj wydarzy już za kilka minut. Dziękuję bardzo, pani marszałek.